Czego uczy Biblia w Księdze Izajasza 65:24? Tekst ten brzmi: I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Księga Izajasza 65:24. I to jest do ilustracji tego fragmentu przydatna taka historia z życia misjonarza Hudsona Taylora, gdzie jest opis pewnego człowieka, który był bardziej hojny niż zamierzał. Zachęcam Cię do zapoznania się z historią tego misjonarza Hudsona Taylora, który był misjonarzem w Chinach i głosił tam Ewangelię o zbawieniu. Tak, tutaj widać, że jest The China Inland Mission, czyli wewnętrzna misja Chin. Jest wydawcą tej książki. Wiosną 1875 roku Hudson Taylor, misjonarz w Chinach, stał na dworcu kolejowym w Brighton. Czekał na pociąg do Londynu. W pewnym momencie zagadnął go graf Bobrynski, rosyjski szlachcic, który chwilę wcześniej przysłuchiwał się jego kazaniu i zaproponował mu wspólną podróż. Ale ja jadę trzecią klasą, powiedział misjonarz. Mój bilet też mi na to pozwala, odparł szlachcic. Kiedy siedzieli już razem w przedziale trzeciej klasy, graf wyciągnął ze swojej teczki czek i powiedział: proszę pozwolić mi podarować panu coś na pańską pracę w Chinach. Taylor rzucił wzrokiem na podany mu czek. Coś się w nim nie zgadzało. Z pewnością była to pomyłka, gdyż czek był wystawiony na bardzo wysoką sumę, jak na tamte czasy. Rozmawialiśmy i z tej rozmowy wynikało, że chciał pan dać mi 5 funtów. Czy nie chciał pan dać mi przypadkiem 5 funtów? Zapytał ostrożnie Taylor. Proszę wziąć ten czek z powrotem, gdyż jest wystawiony na 50 funtów. Zwrócił ten czek szlachcicowi. Nie, odpowiedział szlachcic, który sam zdawał się dość zaskoczony sytuacją. Rzeczywiście chciałem podarować panu 5 funtów, ale najwyraźniej Bożą wolą jest, aby otrzymał pan 50 funtów. Nie mogę go panu zabrać. Po przybyciu do Londynu Taylor, będąc pod wielkim wrażeniem zaistniałej sytuacji, udał się do stacji misyjnej. Gdy tam dotarł, zastał wszystkich zebranych na spotkaniu modlitewnym. W Chinach trzeba było niezwłocznie zapłacić wysoki rachunek, ale do uregulowania brakowało im 49 funtów. Modlono się więc konkretnie w tej sprawie do Boga, a kiedy to czynili, przyszedł Taylor i położył na stole czek w wysokości 50 funtów. Bardziej hojny niż zamierzał szlachcic miał przywilej brać udział w tym zamierzeniu. Księga Izajasza 65:24. I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham.